co w ogóle czekamy, proszę Państwa, na autobus 118 i chcemy dojechać do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Póki co zagościmy w nowym oddziale Banku Millennium na rogu ulicy Tamka i Dobra, na której jesteśmy. O, zakonniczka nasza. A nie, to właściwie ta babka, co przychodzi do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. I myślę sobie, po co ta siwa babcia? Ona do Wandy Gałązki podobna do jej babki, ale przecież ta Wanda Gałązka to już pewnie nie żyje. Nasza kochana Jechówka, a wyglądała tak 20 lat temu, a teraz to może już być przykuta do domu swojego. To przecież wiadomo, prawda? No. Natomiast ta Lipska to świadkiem Jehowy nie jest i nie będzie, bo ona tyle słyszała, jak były święta wielkanocne, to do Kryśki poleciała z palemką. Ale to tylko dlatego, że ona by chciała, aby jej córka tam zamieszkała, Olka, a Kryśka ich wszystkich wygoniła z tego domu. Jaćkę Grabowską, Litkę Lipską wypieprzyła. Więc jej wzięła kochanka, a Litka oszukała jeszcze, że ona się upiła, ta Krysia. Wcale się nie upiła, bo to widać z twarzy, że to pół szlachcianki z ulicy Saska, niedaleko francuskiej, a z francuskiej jedziemy. No natomiast ta Lipska źle wypadła, bo dzisiaj też wyszła z domu, ta wycieraczka prawie na środku korytarza. Czyli wyszła niechlujna baba, niedokładna, która nie troszczy się o porządek. Brudacka. Nawet kubka nie umie wymyć po sobie, bo jak ona bierze moje kubki i wymyje, to są tłuste. Trzeba jeszcze raz myć. Taka prawda. Jak jeszcze Janek Witek był żył, to siedziała na tym łóżku i jadła bułkę, to i wszystko leciało z tej szczęki. Nie dość, że ma sztuczną, patrz. Patrz.